Siemaneczko, z tej strony Rolnik z Borsuk, a to jest kolejny odcinek z Farminga 17. W dzisiejszym odcinku zmieniłem trochę klimat, bo przedtem graliśmy na oryginalnej mapce, a teraz gramy na mapce Polska Kraina. Jak znajdę link do niej, to wrzucę do opisu, autora też podam i ogólnie wszystko. No więc tak, w tym odcinku jest to pierwszy odcinek z tej mapki, więc na tym odcinku trochę wam pokażę, co gdzie mam. Czyli jak można, tutaj mam osprzęt do tura. Jeszcze tutaj był krokodyl, ale go przewiozłem na drugą gospodarkę. Tu jest pastwisko dla krów za płotem. O, tutaj jest pastwisko na trawę, żółb i tutaj na wodę. No tu jest na mleko zbiornik. Tu jest wjazd do obory drugi, tam laweta stoi, zaraz tam przyjdziemy z koło. Tutaj można wejść do obory. Jak widzicie, jest obora. Tutaj można szambo brać. Tutaj mamy parę maszyn. Jest to agregat pazurek. A tutaj jest głębosz bardziej. Jest to będzie ścierniskowe, a to będziemy robić im po orce. Tutaj wejdziemy do stodoły. Też pokażę wam, co mam już w niej, bo już trochę gramy i mamy trochę buraczków. I dwie przyczepy i siewak do buraków kukurydzy. Jedna przyczepa jest pełna i przykryta, ale to zaraz wyciągniemy na żniwa. Tutaj zaraz w tych garażach pokażę, też pokażę, tylko najpierw idę jeszcze za stodołę i pokażę, co tam się znajduje. O, otworzyły się. No tutaj mamy opryski, nasiona, nawóz. Nasiona do siewnika i rozsiewacz do nawozu. Mamy kombajn Holanda, którego już kupiłem, bo na początku jest case, ten mały. Tutaj mamy owijane belki, silos, a tutaj mamy taką wiatkę o sołpugi, Fernelanda, piąteczki fikane, z trochę słomy. Tutaj mamy kombajn Grimm wypożyczony do buraków. Siano, już to jest drugi dzień. I tutaj mamy beczkę Meprozet, w miarę fajną, 9 metrów rozlewu, 9000 pojemności. Tutaj jeszcze mamy dyskówkę klasa. Klas disco 3450. Tutaj mamy pająk i grawiarkę. Pająk to jest Fanex 604 Vicon. A tutaj mamy Pottingera grabiareczkę i mamy oczywiście garsze. No więc tak, w dzisiejszym, jak przedtem mówiłem, odcinku będą żniwa. Za chwilę wyciągniemy nasze traktory, bo właśnie jeszcze traktory wam pokażę i tam w drzwiach co mamy. Tutaj zaraz o te chyba. Tutaj mamy. Mamy o bestię naszą największą na tym gospodarstwie, czyli Fenda. 716 z oprzężnikiem. Tu mamy Case'a 85 koni z turekiem i Proxima 120. Proxima najprawdopodobniej pójdzie do wymiany jeszcze, może na Hurlimana albo na Zetora Forterre, ale to w swoim czasie, bo na razie nie mamy jeszcze wystarczająco dużo pieniędzy, a mam zamiar jeszcze pola trochę dokupić. O, jeszcze no właśnie, pokażę wam zaraz pola. Pola, jak widzicie, które są, to jest 1, 7, 3 i 36. Ja już mam 13, bo kupiłem, ale na początku są tylko 3 pola i łąka, czyli 3 to łąka. Nie wiem, czy można ją wyorać, czy agregatować, bo nie próbowałem, ale myślę, że tak. No, jak widzicie, jest pól ponad 60. Pola są w miarę, no niektóre są większe, niektóre są mniejsze, zależy jak to woli. Ja przykładowo na te pola mam agregaty 4 metry i siewak mam 4 metry. No to odpalamy naszą bestię i jedziemy po przyczepę. Co jest? I do końca nie otworzyliśmy i mieliśmy trochę problemu. Ogólnie garaż, mapka mi się podoba, tylko mogłoby być więcej
miejsca na maszyny, tak o, ogólnie. A, jeszcze jedno. Otworzymy stodołę zaraz, ale tutaj jeszcze. Tutaj, jak jeszcze widzicie, jest jeden garaż, no to w nim stoi siewak. Pottingera Vitasem 402 ADD. I z tyłu stoi prasa Roland 250. Oczywiście, jakby ktoś chciał link do tych modów, no to wpiszcie w komentarzach. A ja zapraszam na moją stronę na Facebooku, na Facebooku, na mojej stronie. Pod tym piszcie w komentarzach, to wtedy ja wam wyślę ten link, podam w komentarzu. Oczywiście mody są, niektóre mody co są, czyli ta też przyczepa, to są mody pobrane głównie z LS World strony. I podobają mi się. Siewak ściągnąłem już wcześniej na inną mapkę mniejszą, ale dopiero można powiedzieć, że na tej mapce go tak bardziej wykorzystuję. No to tak, najpierw jedziemy na pole numer 13 wykosić rzepak. Co tu mogę jeszcze dodać? No, drogi są fajne. Pola są też w miarę, no moim zdaniem mówię duże. Przedtem już to mówiłem, ale moim zdaniem są duże. Nie są takie malutkie, jak to niektórzy robią mapkę i zrobią pole takie, że raz w koło się objedzie i się wykosi. Bo moim zdaniem to jest trochę bez sensu, ale już taka mapka mi się podoba. Ogólnie w tym farmingu jeszcze w 17 jeszcze bardzo nie grałem na takich małych mapkach. Częściej mi się zdarza grać właśnie na oryginalnej, albo na Sosnówce, albo na tej drugiej Golder, coś tam. Golder's Whale bodajże, jak dobrze pamiętam nazwę. Więc ten, i to jest moja dopiero pierwsza czy druga mapka pobrana do farminga. Jeszcze trochę się mylam ogólnie, bo mam kierownicę kupioną, jeszcze nie opanowałem wszystkich klawiszy i czasami się jeszcze mylam. Więc przepraszam za pomyłki różne. Ogólnie, jeśli ktoś by chciał wiedzieć coś na temat mojej kierownicy, to zapraszam do poprzedniego odcinka. W tam poprzednim odcinku opowiadałem wszystko, co i jak. Kiedy kupiłem i ogólnie. Na razie sprawuje się dobrze, tylko nie wiem czemu coś się dzieje z pedałami, że jak widzicie, kombaj może jechać najwięcej 23, a ja mam takie zwolnienie, tak jakby jak większy traktor jest szybszy, na przykład to liczę do 10 na godzinę mniej jadę. Bo teraz co ze górki trochę popędził. Ale tak ogólnie coś nie wiem co się dzieje z pedałami i będę musiał je zawieźć na gwarancji, żeby później nie było, że... Bo tak już mam ją od świąt, no to sprawuje się bardzo dobrze. Poza tym, że no mówię, te pedały, coś się dzieje. No nawet to jak na oryginalnej mapce jadę jakimś traktorem, to zwalnia. Rozłożyć. I lecimy. Mówię, tak jak powiedziałem już wcześniej, te pole jest nowe, więc pierwszy raz je będę kosił. Mogę jeszcze dodać, no... Dawno grałem farminga, ogólnie filmiki też teraz nie były za często, ale postaram się teraz trochę nadrobić, bo mam ferie, to postaram się co najmniej jeden dzień nie wrzucić, a jak nie, no to dwa dni nie będę wrzucał następnego dnia, jak się bym nie wyrobił jednego dnia. Chyba że jeszcze gdzieś pojadę na ferie, ale to wszystko zależy od pogody i w ogóle, czy będę mógł wyjechać w ogóle z domu. Ostatnio też nas zawiało i nie mogliśmy wcale wyjechać, ale następnego dnia już wszystko było rozgarnięte i było dobrze. Na tej mapce też jest fajny las, podobają mi się drzewa ogólnie i dużo pracuję z drzewami, leśnictwem też trochę się zajmowałem. Jak byście chcieli, no to piszcie w komentarzach, to następny film będzie już z leśnictwa, z leśnictwem związany. Najmniej postaram się z leśnictwem związać go i wtedy będzie fajnie. Jeśli ktoś by, oczywiście kogoś interesuje leśnictwo, bo jak nie interesuje was leśnictwo, to ja nie będę robił specjalnie filmiku, żeby tylko sobie więcej czy wyświetleń nabić, czy coś, czy subów. Mniej wygodnie mi kosić w kombajnie, nie wiem dlaczego. No i co ja jeszcze mogę dodać? No zapraszam do
lajkowania moich, zapraszam na mojego Facebooka. Link jest w opisie, będzie w opisie na pewno. No, subskrybujcie mnie, komentujcie, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Bo jeżeli wam coś się nie podoba, no to nie też od razu zhejtujcie mnie czy coś, tylko powiedzcie, co wam się nie podobało, no bo ja jestem początkujący, można powiedzieć, bo na Facebooku dopiero, oj, na YouTube'em się zajmuję dopiero to niby od roku, no niby to nie jest już początek, no, ale na LS-a, no to jest, można powiedzieć, że początek na farminga. Bo z farminga nie mam tyle filmów, z realu mam więcej filmików. Na początku coś tam nagrywałem z 15, ale później też przestałem, więc chyba nie nagrywałem, dopiero teraz zacząłem znowu nagrywać. No tak ogólnie nagrywam z realu bardziej. Mam bardziej czas, żeby to nagrać, bo jak gram na komputerze, tu mnie zawsze głośno w domu jest, bo tato gościa to coś, a to tamto i mam młodszych braci, no to też mi przeszkadzają, no to nie mogę bardzo nagrywać. I było tak się wszystko zlewało i ogólnie by było zakłócenia różne i tym podobne. A dzisiaj akurat jakoś tak wyszło i w ferie postaram się, że będę ich wyganiał czy coś i żeby byli cicho, uspokajał ich i postaram się nagrać wam trochę tych filmików. No oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów, no bo to wiadomo, no wszyscy moi widzowie wiedzą dużo o mnie, może. Mam nadzieję taką, bo no, ogólnie jak poglądali moje filmy, bo ja też w miarę staram się dużo mówić. Może mi to bardzo nie wychodzi, no bo czasami tak jest. O, te pole nie należy do ciebie. O, to mi się jeszcze nie podoba, że po prostu granice pól są trochę poprzestawiane, że na drodze się kończy na przykład pole. Tak samo jest problem na polu numer 7 bodajże. Też taki jest problem, że muszę uważać, bo jak wyjadę trochę za daleko, to razu jest problem z granicami pól. Ale tak, podoba mi się tą mapę, zachęcam do pobrania. Są na niej świnie, owce, kury, krowy. Kury są u świń, na gospodarstwie ze świniami. Oczywiście ja już świnie też mam. Ale nie wiem, nie zdążę chyba pokazać, bo nie chcę z długiego odcinka robić. Więc postaram się w następnym odcinku to już wam pokazać. Filmik postaram się wrzucić dzisiaj, czyli w sobotę. I co tu jeszcze możemy powiedzieć? No, ten akurat te pole, no to już kupiłem, jak było zasiane, więc jest był rzepak, ale teraz pewnie będę miał buraki na tym polu. Jeszcze jedno, jakbyście chcieli live'y, to piszcie. Ja się postaram wtedy skombinować jakiś czas, żeby móc live'a nagrać. Na przykład nie wiem, czy live z samego farminga, czy z gier, w które gram. Ogólnie ja poza farmingiem to nie gram w dużo gier, tam tylko dwie mam chyba poza tym. ETS-a gram, czyli w Eurotrack Simulator 2 mam. I gram czasami, ale już dawno grałem. A tak ogólnie to gram farminga, bo tyle. Ogólnie gram farminga, no bo na inne gry nie mam czasu. A też szkoła, a to nauka. W tygodniu też tam chwilę tylko co posiedzę. Tam godzinkę, góra, najwyżej co półtora godziny posiedzę na kompie, więc też, a muszę tę pracę domową odrobić czasami z kompem, to też mi trochę to zajmie. I tak to bywa, a to też jeszcze trzeba muszę pomagać rodzicom na gospodarstwie. I nie ma czasu bardzo na granie i na nagrywanie. No, więc co tu jeszcze mogę powiedzieć? Teraz są ferie i tak myślałem właśnie, żeby trochę vlogów ponagrywać, ale nie wiem, co wy na ten temat sądzicie. Piszcie na moim Facebooku, czy chcecie vlogi, czy nie. No bo nie wiem, niektórym się podobają te vlogi, a niektórym nie. I nie chciałbym nie zniechęcić niektórych do mojego kanału.
Postaram się teraz jeszcze zimę wrzucić kilka filmików z realu, jak będziemy, nie wiem, odśnieżę, to może nie, bo tam u mnie się nie odśnieża, bo tam tyle co ja mam obrządku, to się nie trzeba odśnieżyć, ale może nie wiem, jakieś jazda traktorem, jakaś kółka, driftowanie i w ogóle po śniegu. Teraz ślisko jest w miarę, to można trochę poszaleć. Postaram się, ale piszcie, czy wy chcecie te vlogi, czy nie, bo jak nie chcecie, to nie będę ich grywał, będę postarał się bardziej Farminga wtedy nagrywać. Jak widzicie, nie jest to jakoś duże pole, bo wjechaliśmy licząc 2,5 raza w koło i licząc prawie już jest koniec, już bliżej końca jak ten, więc no skończymy to kosić, pewnie będzie to już koniec odcinka, bo już mamy teraz, mamy 17 minut, coś zanim ten, to i tak trochę dłuższy wyjdzie niż miałem zamiar, bo prowadzałem was po farmie, a nie miałem zamiaru. Co? O, jeszcze jedno, właśnie. Piszcie w komentarzach, co, jak traktor wybrać zamiast Proximy. Chyba, że wam się Proxima też. Chyba, że wam się Proxima podoba i zostawić, o to dlaczego. No i dlaczego na przykład inny traktor? Ja bym wymienił sobie, myślę, pomiędzy właśnie Hurlimanem, Zetorem Fortero, albo jeszcze tym Case'em. Oryginalnym, tym mniejszym. I nie wiem, myślę nad tymi trzema traktorami. Jeśli komuś się jeszcze jakiś podoba, no to piszcie w komentarzach na moim Facebooku, jaki mogę jeszcze wybrać traktor na tą gospodarkę. Chciałbym bynajmniej na tą gospodarkę chciałem traktor pomiędzy 100 a 130 koni, 140. 140 to już max. Tam wiem, że ten niektóre tam, ten case chyba, ten ma więcej chyba niż tam 140. Ale no mniej więcej między tym a tym, między tymi dwoma granicami chciałbym kupić sobie traktor. No bo chodzi głównie o to, że na przykład do gnoju, do beczki, czyli do rozrzutnika, do beczki, tam do przyczepy, oczy te również. Oj, nie. Tak jak widzicie, mamy no prawie 6 ton wyszło. Tu przyczepa trochę za duża, mogą być już mniejsza, ale mniejsza stoi z burakami. Od, no, licząc od kopania. Bo myślę, w razie czego niech stoi, bo i tak bardzo mi niepotrzebne dwie przyczepy licząc, ale no. W każdej chwili mogę podczepić, jak cena wzrośnie, podczepiam i od razu jadę i bez problemu. Teraz przez pewien czas Bioelektromia będzie płacili dużo więcej za następujący produkt wióry. Oferta dobiega końca za 24 godziny. Później może nad tym pomyślę, ale na razie nie, bo na razie nawet nie mam maszyny do wióru, więc... I powinienem teraz to już chyba zabrać na 2 razy. Czyli w tamtej z powrotem, mam nadzieję, że zabiorę, bo jak nie zabiorę, to nie będę już ten. No i teraz tak myślę, że tutaj tylko co od lasu posieję, tutaj o ten kawałeczek posieję jakimś zbożem, żeby ten. A tutaj resztę posieję, posadzę, posieję buraki. Bo moim zdaniem buraki się w miarę opłacają, bo ja na przykład za 20 ton, czyli za tą przyczepę, co mam przy fędzie, dostanę jakieś 5 tysięcy. A nakosiłem z dwóch pól, nakosiłem, czyli z siódemki i z...
Już. Z jakiegoś drugiego nakopałem buraków. I z 36. No, z 7 i 37. Z 7 z 36 nakopałem jakieś. No, z 50 ton buraków, to licząc po te 250 euro, tak, za tonę, no to wychodzi mi jakieś 10 tysięcy ponad, tak. No, ale jak ja jedną przyczepę sprzedałem i dostałem 5 tysięcy, no to chyba więcej nawet wyjdzie niż ten. No, ale nie wiem, ale no, mówię, około 50 ton kopałem. No to mówię, 8 ton stoi jeszcze na przyczepie, 20 sprzedałem od razu. I teraz jeszcze tam, no, pewnie ze 20 jest w stodole na kupie, co było, byliśmy na początku odcinka. No i cóż, no ja się będę chyba z wami żegnał powoli. Już to tylko dojadę do końca, już nie będę wysypywał. No to co mogę powiedzieć, no obserwujcie mnie, komentujcie, subskrybujcie, jeszcze raz powtarzam. No, tym co już co zaczęli ze mną teraz ferie, czyli zaczynają od poniedziałku ferie, życzę udanych ferii, wszystkiego dobrego, żeby się nic, żadna tragedia nie stała. No i co? Trzymajcie się, cześć!